Dzień doberek, kochani. Witam się z wami, taka nie pierwszej świeżości. Ale wiecie, jak to jest, jak się pracuje zdalnie. Niekoniecznie od razu rano idziemy pod prysznic. Ja nie poszłam. Ogarnę się po południu, dlatego że mam w planach nagrać dla was Mierzymy z Zary. A teraz chciałabym tutaj zawołać Andrzejka, bo przyszło coś dzisiaj do niego. Podczas gdy on był na spotkaniu, ja powitałam kuriera z darami. Chociaż ciężko to nazwać darami, bo dar to tak... Raczej coś z Afryko. Kuriera z baczką. Powitałam. No i co? No i może Andrzejek wam zaprezentuje unboxing tego, co tu przyszło. Andrzej, co to za pudełko? Mam tutaj ekspres ciśnieniowy kolbowy włoskiej firmy Gaggia. To jest model Gaggia Classic. Andrzejek czekał na tę paczuszkę już od czwartku. Ale nie chcieli wysłać jej. Czekałem, czekałem. A potem wysłali, w sensie nadali etykietę, a kurier tego nie odbierał, ale na szczęście doszło. W ogóle nie wiadomo, co jest w środku, prawda? Tak ciężko ocenić. Przynajmniej z mojej perspektywy, nie patrząc na tył. Man, proszę. Włoskie. Gaggia Classic Manual Espresso Machine. Wow. Chcemy to wcisnąć, wyrwać, whatever, tak? To jest napisane? Aha. Nie wiem, bo po włosku. Ale będzie... Andrzej kupił zapas kawy sieciowej. Żeby mieć na czym, żeby było na czym próbować. Ciekawe, jak to tam wcisnę. I to może to w dół. I wystawimy sobie to w górę. Wytoczka. Ale ładniusi. A nie miał być czarny? No jest czarny. A dobra, bo zobaczyłam te lustro na górze. To na instrukcji. Opa. Mamy to. Andrzeju, wytłumacz ludziom, dlaczego to jest takie proste, bo to nie wygląda wybitnie spektakularnie. To jest mały wyciągnięcie tego ekspres ciśnieniowy, kolbowy, czyli tutaj trzeba normalnie wkładać kawę zmieloną, czyli trzeba mieć młynek, który mieli kawę odpowiednio drobno, żeby zapewniał odpowiednie opór przepływającej wodzie, żeby się wytworzyło nam ciśnienie, żeby ekstrakcja była dobra. No i właśnie na tym to wszystko polega, że to jest tak naprawdę ekspres manualny. No nie jest, naciskasz guzik i się robi, tylko ma się ten cały rytuał, trzeba zmielić kawkę. To jest ten taki cusiek, co się tam portafiltr. Może zaprezentuj ludziom tak, żeby pokumali, o co chodzi. No. To tak ma działać trochę jak w kawiarni. Dokładnie tak. No jak idziecie. To jest dobre porównanie, bo w kawiarni też mielą wam kawkę na świeżo, wsadzają do kolby. Ops. Tu mamy filterki, portafiltra. A tu jest kolba. Także tu nasypujemy kawkę zmieloną, wkładamy tu do grupy i przepuszczamy wodę. Ale super. No, ale śmiesznie to wygląda, bo ekspresy takie te zwykłe, co robią wszystko same, mają milion guzików, a ty tutaj masz takie średniowieczne guziki. Puszczasz kawę i spienienie mleka, pary. Fajno, fajno. Będzie testowane? Będzie testowane, ale teraz pracza. Tak. Czemu to pracza? Po pracy to przetestujemy. I Andrzej już sobie zamówił nawet... Gadżety z Chin. Gadżety z Chin. Tak. Do tego ekspresu. Także czekamy na przesyłki. No a na razie mamy... taki oto ekspresik. Dzień dobry, jak witam się z wami z przystanku autobusowego. Powiem wam, że przed chwilą mijałam panią, która wyprowadzała pieski. Jeden z tych piesków to był taki ciekawski husky,
który no, musiał do mnie podejść, mnie powąchać i odbił mi swój nohel na spodniach, ale widzę, że znika, więc nie będzie dramatu. O, mój tramwaj już tam w oddali. Widzę, że do mnie jedzie, więc tak szybko wam tylko powiem. Wczoraj już nie wracałam, bo w sumie nic takiego ciekawego się u mnie nie działo. Andrzej próbował robić kawę, chyba było 8 podejść. Przyszli do nas sąsiedzi, trochę nam, Andrzejkowi, pomóc użyczyć sprzętów, bo wiecie, w takim ekspresie istotne jest to, jak zmielicie kawę, jak ona będzie grubo zmielona. No, w sensie nie znam się na tym, ale generalnie jest dużo istotnych czynników i Andrzej potrzebował takiej też sprzętowej pomocy. Więc Paula i Grzesiu nas w tym wspierali, a ja no teraz jadę do pracy i trochę wam powiem, się stresuję, dlatego że dzisiaj jest 12 lipca i dzisiaj rusza sprzedaż na koncert. O Boże, nie mogę się wysłowić. Dzisiaj rusza sprzedaż biletów na koncert Taylor Swift. Koncerty są 3, więc mam nadzieję, że dzięki temu te bilety nie rozejdą się tak szybko i że uda mi się je kupić. No ale mimo to lekki stresik no mam. Także tak, zmykam, bo mój tramwaj już podjeżdża. No i kolejny poranek, słuchajcie. Ja do was oczywiście jak zwykle ostatnio, wczoraj nie wróciłam, ale co do najistotniejszej informacji wczorajszego dnia, udało mi się kupić bilety na Taylor Swift. Mega się jaram. Chciałam kupić te na płytę blisko sceny, one kosztowały 670 zł. Byłam gotowa na taki wydatek. Ale ponieważ Andrzej stwierdził, że on też chce iść, bo na początku się zastanawiałam, czy jakby nie pójdę tylko z Jurką, no a on nie chciał być tak blisko tej sceny w tym tłumie, no to stwierdziliśmy, że płyta, ale jakby to tańsza, czyli bilety kosztowały nas 520 zł. Za osobę, do tego była opłata serwisowa w wysokości, słuchajcie, 25,95 od biletu. Także łącznie tam za 3 bilety zapłaciłam 1630-40, no jakoś tak. 1600 z jakimś takim drobnym haczykiem. Ale grunt, że się udało. Powiem wam, że dzisiaj jakoś mega wcześnie się zebrałam. Jest 5:38. Naprawdę strasznie szybko poszło mi rano. Nie wiem dlaczego, słuchajcie. Wstałam tak jak zawsze. Robiłam to, co zawsze. I jak byłam gotowa, to spojrzałam na zegarek i była 5:30, a nie 5:50 tak jak zwykle. Także po prostu jakoś tak nieświadomie chyba dzisiaj zagęszczałam ruchy. Ale to dobrze, bo no korzystne będzie dla mnie dojechać do pracy wcześniej z dwóch powodów. Muszę coś jeszcze z rana zrobić, zanim zajmę się za taką właściwą dzisiejszą robotę. W sensie będzie mi łatwiej, jak będę w biurze sama, będę miała mniej rozpraszaczy. A druga sprawa, poczekajcie, bo muszę przejść przez przejście dla pieszych. Druga sprawa to, słuchajcie, to, że moi sąsiedzi zaproponowali, żebyśmy poszli dzisiaj do kina na Indiana Jonesa. Słuchajcie, nie śmiejcie się ze mnie, ale ja w ogóle nie widziałam poprzednich filmów. Także w ogóle. W sensie wiem, o co chodzi w tych filmach i jakby na czym budowana jest fabuła mniej więcej, ale żadnego z nich nigdy nie widziałam. Także tak. Wczoraj mieliśmy oglądać niby Poszukiwaczy Zaginionej Arki, ale jakoś tak wyszło, że no wróciłam z pracy, spotkałam się z Jurką, w sensie po spotkaniu z Jurką i musiałam dalej pracować. Także nie byłam w stanie wczoraj nic z nimi oglądać, włączyli sobie, w sensie spędziliśmy czas razem, ale to było tak, że Andrzej z Paulą i Grzesiem robili coś przyjemnego, a ja siedziałam z nosem przy komputerze, ale wolałam tak, bo jakbym siedziała sama w domu, to byłoby mi pewnie trochę smutno. Także siedzieliśmy jakby razem, trochę osobno, ale jednak razem. No, no właśnie. No i wczoraj nie obejrzeliśmy tych poszukiwaczy, ale większość tych filmów, takich akcji jest zrobiona tak, że nawet jak się nie widziało poprzednich części, to można obejrzeć kolejną. Także planujemy dzisiaj iść do kina. No i właśnie, dlatego dobrze, jak wcześniej wrócę do domu, bo jestem przekonana, że będę padnięta, więc będę miała czas na drzemkę. Dobra, zmykam, bo trochę boli mnie już ręka. Lecę na tramwaj. Będę w pracy, słuchajcie, bardzo wcześnie. Powinnam dojechać do pracy na 6:25. Czy mi się uda? Zobaczymy.
Ostatni tydzień mocno minął nam w towarzystwie Pauliny i Grzesia. Byliśmy razem w kinie na filmie Bez urazy. To jest komedia z Jennifer Lawrence w roli głównej i powiem wam, że mega fajny, taki właśnie odmuszczający film, idealny na takie, wiecie, piątkowe popołudnie. Zaczęliśmy też oglądać Indiana Jonesa, dlatego że ja nigdy tych filmów nie widziałam, a w kinach jest kolejna część, więc pierwszą część już mam za sobą. No i ogólnie widzieliśmy się z Anią, z Pawłem, byliśmy u rodziców. Trochę tych odwiedzin różnej maści było. No i najważniejsze, słuchajcie, już jutro odbieramy nasze mieszkanie. Mamy nadzieję, że wszystko będzie w porządeczku, że nie będzie do czego się czepiać i będziemy mogli od razu zabrać klucze i, wiecie, już składać zamówienia na te rzeczy, które powinny się w tym mieszkaniu już za chwilę pojawić, czyli takie rzeczy jak panele, farby i te sprawy. Także tak, zobaczymy jak to będzie. Trzymajcie kciuki, żeby było wszystko git. No, my się dowiemy wszystkiego już jutro. Pewnie też wezmę kamerę i postaram się to nagrać. Będziemy mieli inżyniera, który będzie odbierał z nami to mieszkanie, będzie je sprawdzał, czy nie ma tam żadnych, wiecie, takich ukrytych, niefajnych niespodzianek. Także tak. No. Wydaje mi się, że na ten moment to byłoby wszystko, chociaż szczerze mówiąc nie wiem za bardzo, co takiego w tym vlogu było i czy on w tym momencie, jak to kończę, ma dostateczną długość. Ale tak, zakończmy to na tym etapie teraz. Zabieramy się za chwilę właśnie za kręcenie filmów z ciuchami z Zary. W tym momencie bardzo wam dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia.